gdzie byli. Cominciare da zero. We'll be right back.
urąbalu je. Urąbalu już działa. W tej podniosłej chwili, w tym imieniu organizatorów balu publikowego, gorąco witam wszystkich uczniów. W swoim imieniu i w imieniu wszystkich rodziców serdecznie witam. Panią dr Marię Szubińską, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących w Milanowie. Panią Eugenię Budowską, wieloletnią wicedyrektorkę tej szkoły, która w ciągu ostatnich 3 lat służyła naszym dzieciom swą troską, radą i pomocą. Witam księdza Jerzego Janowskiego, proboszcza parafii Jarów. Witam oddalę całym sercem swej trudnej pracy wychowawczej od opiekunki klas czwartej. Panią magister Grażynę Czech. Panią magister Anetę Brogniak. Panią magister Teresę Bożą. Gorąco witam całe grono pedagogiczne i wychowawców pracujących obecnie i tych, którzy w latach wcześniejszych kształcili umysły i serca naszych pociech. Miło mi też powitać pracowników administracji i usługi pracujących w tej szkole. Dzisiejszą imprezę uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. Z prawdziwą przyjemnością i wdzięcznością za przybycie witam w imieniu wszystkich. Pana Adama Czarneckiego, starostę Parczewskiego wraz z żoną. Pana Stanisława Bartnickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Parczewskiego wraz z małżonką. Pana Jana Najsta, kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Parczewie wraz z małżonką, długoletnią nauczycielką tej szkoły. Panią Ewę Klajno, skarbnika Starostwa Powiatowego w Parczewie. Władze gminne reprezentują pan Jerzy Kremski, wójt gminy Milanów. Pan Janusz Bożym, przewodniczący Rady Gminy. W gronie pracowników tej szkoły i obecnych jest na sali pan Zbigniew Smoliński, członek zarządu gminy Milanów. Witamy go serdecznie wraz z małżonką. Gorąco witamy panią Barbarę Dadun, przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego Szkoły. Najgorętszej witam też najważniejszych bohaterów dzisiejszych wydarzeń, uczniów klas czwartych Milanowskiego Liceum i ich gości. Raz jeszcze witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i głos oddaję pani dyrektor dr Marii Szubińskiej.
bardzo starannie przygotowana, zresztą jak każda, studniówka 2002 w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Marii Konopnickiej w Milanowie. Serdecznie witam pana Franciszka Filipowicza, przewodniczącego Komitetu Studniówkowego Rodziców, Wodzireja Poloneza. Witam pana Aleksandra Szczurowskiego, mistrza ceremonii dzisiejszego wieczoru. Dołączam się do wyrażonych przez pana powitań dostojnych i drogich gości. Szkoła nasza liczy 56 lat, ale jej obiekty pałacowo-dworskie pochodzą z drugiej połowy XIX wieku i należały do bardzo szanowanego na Podlasiu rodu Marii Zurówskich i jej męża księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego, później wraz z ich sześciorgiem dzieci. W tych szacownych murach bardzo cieszę się obecnością drogich nam gości. Cieszę się obecnością władz samorządowych powiatu parczewskiego i gminy Milanów, miejscowego księdza proboszcza i katechety naszego liceum. Pozdrawiam całe grono pedagogiczne wraz ze współmałżonkami bądź przyjaciółmi. Pozdrawiam pracowników administracyjno-obsługowych szkoły. Od kilku miesięcy przebywają na zasłużonej emeryturze, a dzisiaj są wśród nas pani Eugenia Wodowska, wieloletni wicedyrektor szkoły z małżonkiem i pani profesor Janina Prokopiuk, oddana polonistka liceum wraz z małżonkiem. Witamy państwa serdecznie. Przebywająca na długim zwolnieniu lekarskim pani profesor Ewa Tarkowska, wieloletnia inspiratorka życia plastycznego szkoły, pozostaje z nami w duchowej łączności i kieruje gorące życzenia pięknego balu. Witam serdecznie młodzież, koleżanki i kolegów z innych szkół, uczniów z młodszych klas, samorząd uczniowski i absolwentów naszego liceum. Są wśród nas również żołnierze Wojska Polskiego. Witam was, młodzież, bardzo serdecznie. Pozdrawiam również członków zespołu muzycznego, który dostarczy wielu wrażeń i wzruszeń. Dzielimy radość i przejęcie się za szczytną rolą głównych gospodarzy studniówki. Są nimi pan Franciszek Filipowicz, przewodniczący, i grupa rodziców uczniów klasy czwartej. Witamy państwa rodziców bardzo serdecznie. Serdecznie pozdrawiam wszystkie mamy i tatusiów naszych maturzystów, którzy wyekspediowali swoje pociechy na bal, a teraz duchowo łączą się z nami. Z ramienia Rady Pedagogicznej gospodyniami są trzy panie wychowawczynie. Klasę czwartą A prowadzi pani profesor Grażyna Czech, matematyczka i informatyk. Klasę czwartą B pani profesor Teresa Bożyn, polonistka, a także przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Parczewskiego. Klasę czwartą C pani profesor Aneta Brąkiel, rusycystka. Od pani talentu organizacyjnego i artystycznego, od dobrej współpracy z młodzieżą zależy piękno dzisiejszego balu. Proszę o klaski pani profesor Anecie Brąkiel. A piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się z martwych wstało. To Norwid. I oto sama młodzież maturalna. Klasa czwarta A, najliczniejsza, bardzo aktywna, skonsolidowana, zintegrowana niemal rodzinnie, bardzo uzdolniona humanistycznie, sportowo i wokalnie, przedsiębiorcza, odznaczająca się wysoką średnią ocen. W jej gronie jest stypendystka premiera za rok 2001, Ola Smolińska. Klasa czwarta B, z roku na rok postępująca w dobrym. Klasa o szerokim wachlarzu zainteresowych. Pragnę podkreślić pasję przyrodniczą Michała Miszczaka, historyczne, a także wiedzy religijnej, jeszcze ucznia Mariuszki, lektor Kieszeni, Bartka Szurowskiego. Klasa czwarta C to młodzież bardzo ciekawa świata.
bardzo trudne pytanie. Dobrzy organizatorzy, a także sportowcy, niektórzy grają na wielu instrumentach, inni już mają okazję. Oni sobie w życiu dobrze poradzą. Zresztą wszyscy. To w tym zespole wzrastał i osiągał dobre wyniki Roman Grecki, uczeń z polskiej rodziny na Białorusi, z Nadnierna. Dobrze stałoby się, gdybyśmy podjęli dzieło spłacenia długu wobec Polaków na dawnych Kresach Wschodnich i przyjęli do polskich szkół wielu młodych oczekujących na taką życiową szansę. To życzenie kieruję do władz samorządowych powiatu parczewskiego, a może nawet wyżej za Państwa pośrednictwem. Za wszystkie sukcesy tegorocznych maturzystów, te widoczne na zewnątrz i ukryte głęboko w sercu, wyrażam najserdeczniejsze podziękowania paniom wychowawczyniom, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły, a także rodzicom. Pewna mama wielodzietnej rodziny zapytana, które dziecko kocha najbardziej, odpowiedziała: to chore, ponieważ gorąco pragnę, by szybko wyzdrowiało. To małe, by dobrze urosło. To w podróży, by szczęśliwie wróciło do domu. A to przeżywający studniówkę w L.O. Milanów chciałoby się pociągnąć dalej, by radość wspólnej koleżeńskiej zabawy, przygotowanej wraz z innymi w posłuszeństwie wobec nauczycieli, wierności dobrym zasadom, była inspiracją do dalszych życiowych sukcesów. Zasadnie rozpoczął się w tej sali egzamin dojrzałości. Na początku egzaminu wspomnimy dzisiejszy wieczór. Później już ciąg dalszy matury, wybór drogi życiowej, egzaminy wstępne na wyższe uczelnie i rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego na wybranej uczelni w Polsce. Oto główna perspektywa roku 2002 dla maturzystów. Będziemy Wam towarzyszyli na wielu z tych etapach. Zamierzeniem młodzieży było zaprosić nas na bal w sali lodowej. Dominuje śnieżna biel, granat i złoto. Życzę serdecznie, by w gorącym cieple spojrzeń, uśmiechów, zabawy, tańca, pieśni, dobrej konsumpcji stopiły się wszystkie lody i królowała tutaj wiosna. Życzę Państwu miłej zabawy do rana. Dziękuję Pani Dyrektor za zabranie głosu. Oddaję głos reprezentantom władz samorządowych. W imieniu ich wystąpi starosta powiatu parczewskiego, pan Adam Czarnacki. Pani Dyrektor, czcigodny księże proboszczu, szanowne grono pedagogiczne, szanowni rodzice, zaproszeni goście, droga młodzieży. Na pewno każdemu z nas tu obecnych, jak każdemu człowiekowi, jest niezmiernie miło, gdy jest zapraszany przez ludzi na spotkanie, przez ludzi szczególnie życzliwych i tam, gdzie panuje radość, wzajemne zaufanie, tam, gdzie możemy być sobie wzajemnie potrzebni i gdy mamy o czym porozmawiać. A taką właśnie uczystością jest dzisiejsza uroczystość studniówkowa, bal studniówkowy młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Milanowie. Szanowni Państwo, droga młodzieży, bal ten w życiu każdego człowieka jest zawsze pewna chwila, taki moment, takie przeżycie, które nigdy się nie powtarza, które jest jednym samym sobie. Myślę, że takim wydarzeniem jest bal studniówkowy. Bal, w którym młodzież rozpoczyna pobyt, ostatnie 100 dni pobytu w tej szkole, przygotowując się do egzaminów maturalnych. Droga młodzieży, życzę Wam, aby ten bal był balem takim, jak sobieście wymarzyli, pełen radości, uśmiechu, abyście mogli nieco mile wspominać. Życzę Wam, aby za 100 dni, gdy zasiądziecie do maturalnych egzaminów,
Moje zaproszenie był również na waszych twarzach uśmiech i radość, a następnie, żeby ta radość przedłużyła się pozytywnym wynikiem egzaminu na wyższe uczelnie i dostania się szczególnie na te uczelnie. Droga młodzieży, szanowni państwo, aby ten bal mógł się odbyć, aby młodzież mogła się bawić, a razem z nią moglibyśmy być tutaj obecni, ktoś musiał to wszystko przygotować, ponieść wiele wysiłku, wyrzeczeń i to wiele często kosztuje, ale cóż nie robi się dla własnych dzieci, bo to właśnie rodzicom zawdzięczacie wy, jak i my, że możemy dziś spotkać się na tym pięknym balu. Życzę rodzicom, aby dziś tak radośnie patrzycie na swoje dzieci, abyście mogli również po przebrnięciu przez nich egzaminów maturalnych razem z nimi się cieszyć i być szczęśliwi, być pełni uśmiechu, o którym tak dzisiaj w tym trudnym czasie, w tym życiu coraz bardziej trudno. Życzę gronu pedagogicznemu, pani dyrektor, również wszystkiego najlepszego, aby młodzież dobrze przygotowali, a młodzież myślę, że potrafi się przygotować do tych egzaminów dojrzałości. Dzisiejsze spotkanie, pani dyrektor, traktujemy również jako wyrazy i możliwość podziękowania za wspólną pracę, współpracę, prowadzenie tej szkoły, za wzajemną życzliwość i wspomaganie się. Życzę wszystkiego najlepszego, pani dyrektor, i całemu gronu pedagogicznemu. I proszę przyjąć od nas wszystkich tutaj obecnych przedstawicieli władz samorządowych, powiatu, ten skromny bukiet kwiatów. I niech żyje bal. Dziękujemy bardzo władzom samorządowym powiatu i gminy. Nadeszły też życzenia od wojewody lubelskiego i lubelskiego kuratora oświaty. Panią dyrektor, prosimy o ich prezentację. Pan wojewoda lubelski serdecznie dziękuję za zaproszenie, a wobec innych obowiązków nie może uczestniczyć w balu, składam najserdeczniejsze życzenia. Życzenia od lubelskiego kuratora oświaty podpisała pani dyrektor delegatury Białej Podlaskiej, pani magister Teresa Grudecka. Szanowna dyrekcja, drodzy pedagodzy, kochana młodzieży, zacni rodzice ze zespołu szkół ogólnokształcących w Milanowie. Wspaniała uroczystość. Bal studniówkowy to doskonała chwila do zabawy. Zwłaszcza, że mamy czas karnawału, a ten bal jest jedyny i niepowtarzalny dla wszystkich uczniów, którzy niedługo opuszczą gościnne drogi tej szacownej szkoły. Dzisiejszy wieczór symbolicznie kończy okres młodzieńczej beztroski i rozpoczyna czas intensywnej nauki. Za 100 dni przystąpicie do egzaminu dojrzałości, matury. Wielu z was, drodzy maturzyści, podejmie wyzwanie, jakie stawia przed młodym pokoleniem współczesny świat, aby zająć wyniosłe miejsce w naszych latach myśli, gdzie rządzi wiedza, wysiłki mężczyzn zdobywa. W osiągnięciu uprawnionego celu pomoże wam dyrekcja szkoły, dbająca o zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki. Możecie liczyć również na pomoc waszych pedagogów, którzy od lat starają się o to, by wasza wiedza i umiejętności były na jak najwyższym poziomie. Nie zawiodą was także rodzice, świadkowie wszystkich waszych smutków i radości. Dzisiejszy wieczór należy do was, kochani maturzyści. Wykorzystajcie jak najlepiej ten czas zabawy, abyście już od jutra mogli w pełni sił przystąpić do wytężonej pracy. Życzę wam rozmachu w marzeniach i planach życiowych oraz wytrwałości ich realizacji. Dyrekcji życzę, by uczestnicy dzisiejszego balu studniówkowego stali się w przyszłości chlubą tej szkoły. Wszystkim pedagogom i pracownikom życzę wielu powodów do dumy i osiągnięć,
wychowanków, a rodzicom jak najwięcej szczęśliwych chwil, które przyniosą Państwu bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Jak wspomniałam, list w zastępstwie lubelskiego kuratora oświaty podpisała pani dyrektor delegatury Białej Podlaskiej, pani magister Teresa Grodecka. Dziękujemy serdecznie za życzenia naszym władzom. W imieniu rodziców o głos poprosił też przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Studniówki, pan Franciszek Filipowicz. W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkich rodziców chcę serdecznie podziękować pani dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu, a w szczególności paniom wychowawczyniom, pani profesor Grażynie Czech, wychowawczyni klasy 4A, pani profesor Teresie Bożym, wychowawczyni klasy 4B oraz pani profesor Anecie Brągiel, wychowawczyni 4C, za kształtowanie postaw i osobowości naszych dzieci, za trud i właściwy wysiłek poniesiony w zdobywanie ich życiowych celów. Niejednokrotnie zapewne stwarzali wam mnóstwo kłopotów, ale wasze zarówno niepodważalne wkład w pracy w to oraz wasza fachowość będą gwarantować naszej młodzieży osiągnięcie postawionych przez siebie celów, za co wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zażgnij polonez. Zobaczymy młodzież w układzie tanecznym.
dziękujemy młodzieży za tak przemiękny układ planetki. To się nazywa, różne są. W czym bogactwo i smak się odkrywa. Lecz wszystkich balów środek zawsze jest ten sam. A koniec jak komedii, tragedii lub dramy. Jeśli komedii, koniec jest na samym końcu. Jeśli dramy, to koniec jest o rannym słońcu. Jeśli tragedii, wtedy koniec w środku bywa. O takich początkach tradycji organizowania balu pisze Norwid w poemacie Wesele. Dziś bal szczególny, organizowany w milanowskim liceum, otwiera swe gościnne progi dla wszystkich gości, których w imieniu braci uczniowskiej gorąco witam. Spotykamy się dzisiaj po to, aby tradycji zadośćczyniąc na 100 dni przed maturą sejmik studniówką zwany odprawić. Z wielkim napięciem oczekiwaliśmy tej chwili. Rozpoczęcia wielkiego szaleństwa młodości, czasu radości, zabawy, beztroski. Za przysłowiowe 100 dni nastąpi ważne wydarzenie w naszym życiu. Egzamin dojrzałości. Od jego wyniku będzie zależało nasze dalsze życie, które wkroczymy z nadzieją i wiarą. Ale dziś, w tę szczególną noc, która należy tylko do nas, chcemy zapomnieć o towarzyszących egzaminowi dojrzałości napięciu i stresie, których szczególnie dużo doświadczyliśmy podczas trudnych egzaminów maturalnych w roku. Pragniemy, aby radość z zabawy, jaką dziś przeżyjemy, pozostała u nas na długie lata i pozwoliła nam nie tylko na przebrnięcie przez maturę, ale również dodała energii w dalszej drodze życiowej i sprawiła, iż staniemy się lepsi dla siebie i innych. Choć nasz pobyt w murach tego liceum jeszcze się nie kończy, to jednak studiówka jest czasem na podsumowanie, spojrzenia wstecz i wyrażenia wdzięczności. Dlatego teraz w imieniu wszystkich uczniów chciałabym wam, drodzy nauczyciele i wychowawcy, podziękować za wasz trud i serce, jakie nam okazaliście. Wiemy, że czasem sprawialiśmy kłopoty. Przepraszamy za wszystkie przykre chwile. Wierzymy, iż uda nam się wynagrodzić wasz trud przez dobrze zdany egzamin dojrzałości oraz zdane egzaminy na wymarzone kierunki wyższych uczelni. Uważamy, że 4-letnia edukacja w tej szkole pomogła nam odpowiednio przygotować się do nowo otwartego nam świata nauki, ale nadal liczymy na niezastąpioną pomoc naszych profesorów i ich wsparcie. Serdecznie dziękujemy za wszystkie chwile radości, za każde ciepłe słowo, za przyjazny uśmiech, ale również za krytykę, czasem delikatną, czasem ostrą, która przecież pozwalała lepiej dostrzec nam swe błędy i kierowała na właściwą drogę życia. Dziękuję również rodzicom oraz wszystkim tym, którzy pomogli nam przygotować dzisiejszy bal. Wiemy, jak wiele serca i trudu musieliście w to włożyć. Słowa wdzięczności są szczere, ale najpiękniejszą wymowę ma urok kwiatów, którymi chcemy. Zadamy najserdeczniejsze podziękowania. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Kto? Święty Jan odpowiada, przyjaciel Pana. Wybraliście katechezę, wybraliście Chrystusa. Jesteśmy, jesteście przyjaciółmi Chrystusa. Jezus mówi wam dzisiaj w ten dzień niezwykły, radujcie się. Raz jeszcze powtarzam wam, radujcie się. W radości, którą uświetnia on zaproszony, bo zapytano mnie, a osoba towarzysząca wie, jest, przychodzę z Jezusem. Pomódlmy się i niech ta noc będzie pełna dobra i radości. Radujmy się. Pobłogosław Panie z wysokiego nieba. Pobłogosław Panie z wysokiego nieba. Co by na tym stole nie zabrakło chleba. 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 Nie zabrakło króli. Pani tej miłości do naszej matuli, do naszej matuli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Thank you.
Thank you.
Polska, dąbry, dąbry, pana Rosji. Bye.
Chciałbym się raz spróbować, odrzucić się tak. Może trwać spokojnie, to przyjaźń nocna. Yeah.
Ela
Zobaczę, szukam, co mnie lata, biedna lekka, dziś tak biada, a na budżu, który pani teraz swoja śniadanie. Kołnik i już nie możemy, wyśnie kiedy się pomożemy, patrzy w obok, leci puchaj, ten właśnie ją zobaczę, szukam, co mnie lata, biedna lekka, dziś tak biada, a na budżu, który pani teraz swoja śniadanie.
swój winczyn cały w lawym ostróżem. Niczym słońcu zaćmione przez księżyc, czekającą na chwilę poruszy. Sing a song now.
do białego rana. To jest wiele, więc jak film, Sony, nocy, potencję, poeta, dim, wiecie, prawy, scenarzysta, potencją, potem zacząć. Tylko będziesz chciał, jak skakuję, że od
już teraz zawołać od przez, co czujesz, gdy jestem blisko tak. Może w dom poświęć, gdy tylko będziesz miał świętej tajny, wiosna bójczy. Możesz teraz zawsze zawołać od przez. Mówię noc dobrze, widzę twórców to mnie. A ty ma znów zapraszam mnie. Powiem mu mój kurczu stop. I to co rozę. Lubię kiedy mówisz i to co bardzo słyszę chcę. Powiedz co czujesz, gdy jestem blisko tak. Możesz dotknąć mnie, czy tylko będziesz chciał. Już nie pytaj mnie, jak znajduję cię. Możesz teraz zawsze dorać od się. Co czujesz, gdy jestem blisko tak. Możesz dotknąć mnie, czy tylko będziesz chciał. Już nie pytaj mnie, jak znajduję cię. Możesz teraz zawsze dorać od się. Szkołę można porównać do wiatru, które nadaje młodym ludziom kierunek, by mogli odnaleźć swój port. Szkoła to przede wszystkim ludzie. Profesorowie, uczniowie, rodzice. Bo to oni tworzą jej niepowtarzalny klimat, który wspomina się często w dorosłym życiu. Dzisiaj jest szczególna okazja, by podziękować pani dyrektor, wychowawcom, profesorom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom za trud włożony w nasze nauczanie i wychowanie. Dla wszystkich Państwa dedykujemy piosenkę Michała Bajora pod tytułem Taka Szkoła. Potrzeba słodyczy, przy czym wcale nie było jej brak. Czy goryczy, to jakby nie liczyć, nadawała wytworny jej smak. Trochę kół, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Trochę wierszu, ciut kwiety, część dwóch prostych, część świętych, poezji, ciut prozy. Trochę chleb, trochę ziarna, taka szkoła. Taka szkoła w sam raz idealna.
początku, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Wierszu ciut pięty, czyś był prosty, czyś kresy, czy poezji ciut prosty. Problem trochę ziarna, taka szkoła, taka szkoła w sam raz idealna. Taka szkoła w sam raz idealna. Taka szkoła w sam raz idealna. Pod tytułem Macbeth w jakże oryginalnej wersji przedstawią nasi koledzy i koleżanka. Przynieśmy się więc teraz w odległe dla nas czasy. Ty, a jeszcze nic dobrego nie zrobiłam. Ależ jestem paskudna. Hej, Rokucho. Nie mów do mnie, Rokucho. A jak masz na imię? Zofia. Rokucho bardziej pasuje. Na drugie mam Katarzyna. Na drugie dałbym ci Karalu. To niech już będzie Rokucho. W porządku. Umiesz wróżyć? Oczywiście, że umiem. Na imię mam Margaret. W żłobie bardziej pasuje. No to niech już będzie Zofia. Margaret? Będziesz królem. Czeka cię tron i korona. Czy tam to jest twoje ręki? Wiem. Sam to napisałem. Na początku muszę posiadać króla. Królu! 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 Mogę teraz! Królu, proszę cię natychmiast tutaj. Nie mogę teraz! Królu, ja wymagam. Już idę! Słucham, o co chodzi? Królu, mam do ciebie sprawę. Ach, Macbecie, czy ta sprawa nie cierpiąca zwłoki? Tak, chodzi o zwłoki. No patrzcie, przebił mnie, a ja się wcale nie spodziewałem. Wreszcie, korona moja. Mały, gdzie to duży? Spadaj, sierotami nie gadam. Mów, gdzie tak duży? Tam coś leży. Zabiłeś go, dramiu. Brawo, zgadłeś, wygrałeś, tatusia. Weź go sobie. Nie zasnę, dopóki nie zabiję królewicza. Trzeba się śpieszyć. Już pora do łóżka. Zofio! Zofio! Zosieńko! Czego? Witaj, Zosieńko. Sam sobie otwórz. Zosieńko, czy znasz jakiś skuteczny sposób przeciwko królewiczom? Królewicza nie możesz zabić! To się musi odebrać koronę! Mabet, daj pięciuszka leży. Masz gówniarzu i spadek. Toś ty taka? To jest zapisane w gwiazdach? Co? Że cię zabije własnymi ręcami. Rękami. W gwiazdach jest zapisane ręcami. A co mi się tam szwenda po zamku? To ja, król. Czego? Umrzesz w żłobie. A ty już nie żyjesz. To się kurde wygłupiłem. Czy ktoś ma jeszcze do mnie jakąś sprawę? Ja, dawaj koronę. Bąk, gówniarzu. Nie mów tego mi, bo cię przybije miecz. O, masz ci los, przebił mnie. Nie płaczcie, panu, to żółw. Macbeth! Macbeth! Nie żyjesz? To przez ciebie, zimny trup. To chodź do piekła, tam się ogrzejesz. Dlatego też najbardziej odpowiednia w tym miejscu będzie piosenka pod tytułem Niech żyje bal.
Wystawiano już w różnych wersjach. Dzisiaj kolejną szkolną wersję Balladyny przedstawimy my, klasa 4A i klasa 4C. Piękna też nie jesteś. Ale przynajmniej byłam. A propos, a gdzie ty byłaś? Tylko pan tu przyniósł. Może ktoś się na to złapie. Wykrakała. A niechże cię, no niech cię, no niech ono kuma. Ale pan. Powitam panie. Ale miłe. Czy ja dobrze trafiłem? Bardzo dobrze. A to dobrze. A co się stało, biedny wędrowcze? Ja tam nie jestem żaden biedny wędrowiec. Chyba mnie z kimś pomyliłem. Koło odwozu przy Mościurwa. Jakiś debil trójkąta przy dziurze nie postawił. Dobrze, chyba mam zaskoczenie. Dawno u nas... Dawno u nas te koło urwałeś? Przed chwilą. Cała wioska słysza, jak to koło se urywałem. Z kim mam przyjemność? Balladyna, a to siostra. Wiem, Alina. Skąd wiedziałeś? Czy ty jesteś energobiterapeutą? Nie, czytam u was. Chyba w jakiejś reklamówce, ale mam też ręce, które leczą. Coś to za jeden. Jestem Kirko. Pierwszy słyszę. Znajomi mówią do mnie Kir. Dziurkę w brodzie mam. Jesteś cudny, Kirk. Przecudny. Wylecz mnie ze wszystkiego. Chybaś chora. Powiedz, jaki samochód sobie rozwaliłeś? Mercedes. 600. To masz tyle szmalu, Kirku, że od tego zgłupiejemy. Mów za siebie, ja tam szybko nie głupieję. Coś tam wyje. To mój silnik. Nie, to w posadzie lat jakiś facet w garniturze. Jest ze słomy. Ho, ho. Lata tak ćwierć wieku. Odrzuciłam oświadczyny. A i dobrze zrobiłaś to golas. Jeszcze musoma z butów wyłaźni. Wiesz, ja też miałam narzeczonego, ale jego buty nie pasowały na moje stopy, więc go pogoniłam o północy. To dawno nikt was nie nawiedzał, widula. No tylko. 3 lata temu już będzie z hakiem zegarmistrz światowy, purpurowy. I wam zawał to błękit w głowie? Prąd nam odłączył, zepsuł zegary. A jak wy sobie teraz radzicie, dziewczyno? Prowadzimy agencję produkcji soku. To wy jesteście teraz takie bizneswomenki? No. Tak. W biznesie, Kirku, jest nasza szansa. Wiesz, strzelę sobie teraz pasjansa. A ja zagrałam z Baby Kona. No to idźcie w las, dziewczyny, bo wiem, w lesie są maliny. Która więcej malin zbierze, paniczki rekordę wybierze. Dawnoś nie był w naszych stronach, teraz soki są w kartonach. Sok markwiowo-owocowy,
zawsze świeży, zawsze zdrowy. Sokrem z witaminie z wielu. Napijmy się do przyjacielu. I po reklamie. Wiemy, jak wiele starań dołożyli nasi rodzice, abyśmy mogli być teraz tutaj razem. Dlatego w imieniu wszystkich czwartych klas chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania za trud włożony w nasze wychowanie i oczywiście w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dowodem naszej wdzięczności niech będzie ten skromny wiersz napisany przez jedną z koleżanek specjalnie na dzisiejszą okazję. Wielcy poeci, nie jeden oblepł melodią słowa. I choć nie mogę się z nimi równać, to też bym chciała wam podziękować. Od czego mam zacząć to dziękowanie? Dziękuję za pierwsze dni, chociaż ich nie pamiętam. Za dobre wróżki z bajek dzieciństwa, które co dzień były podobne do święta. Za pierwszą bitwę na Śnieżki, pierwszego bałwana. Za wielką piątkę wystawioną za mój pierwszy rysunek. Za to, że gdy płakałam, braliście mnie na kolana i nauczyliście, co to miłość, przyjaźń, szacunek. Dziękuję za wszystkie chwile pełne miłości. Za to, że lekcją był czasem mój pierwszy błąd. Za moje jutro, wczoraj i dzisiaj. Za moje powodzenia bez pomocy moich waszych rąk. Za uśmiech i oczy, które widzę, gdy w lustrze odbija się moja twarz. Za wszystko, czym jestem, dziękuję. Kocham was. Dla naszej drogiej wychowawczyni, pani profesor Grażyny Czech, za jej cierpliwość dla nas, za dobre serce, za słowa wsparcia w trudnych chwilach, za jej wysiłki włożone w nasze wychowanie. My wszyscy, 37 osób, co prawda nie zawsze grzeczni i układni, czasem nawet bardzo rozkrzyczani, ale zawsze dla pani profesor bardzo życzliwi. Dziękujemy za wszystko. Pani profesor, jest pani dla nas wielką ostoją. Dzisiaj, specjalnie dla pani profesor, śpiewamy piosenkę pod tytułem Zatańczysz za mną. Thank you.
za 4 lata ciężkiej pracy nad nami, jak również przeprosić za przykrości, jakich byliśmy sprawcami. Wychowawstwo na 4C było swoistym egzaminem, który zdała pani profesor celująco, czego jesteśmy świadectwem. My tutaj dzisiaj obecni na tym balu maturalnym. Dziękujemy. Piosenkę pod tytułem Dni, których nie znamy, dedykujemy właśnie naszej wychowawczyni. Kochani, posłuchajcie swojej pani. Niech mi któryś się poruszy, to wytargam go za uszy. A pomocy i ściągawki to schowajcie już pod ławkę.
kilku z was zaproszę. To nie ty, to matura. A matura to nie bzdura. W oczach mieliśmy. Płacze Luzek, płacze Frania. Jak napisać odpowiedzi, gdy dyrektor blisko siedzi? Łypie okiem w każdą stronę, nikt nic nie ma na obronę. Ewa mdleje w ręce Zbyszka, Kamilowi kiszki ściska. To egzamin dojrzałości, od myślenia bolą kości. Ciemno w oczach, pusto w głowie, aż po plecach chodzi mrowie. Te uczniowskie sztuczki mnie nie zaskakują. I tak co niektórzy pewnie przywołują. Niech pan nie będzie wobec nich surowy. Nikt nie wie, co przyjdzie do jednej głowy. Ej, nic nie wiem, coraz gorzej. Może Ewa to pomoże. Ty przez ruski rwałem włosy, ty wolałeś papierosy. Mózg ci one zlasowały i dlatego miałeś chwały. Drogi Boże, stworzyłeś wielu, wielu uczniów. Ja wiem, że nie wszyscy z nich mogą zostać prymusami. Ale to nic przyjemnego być przeciętnaczkiem. Przynajmniej gdy cię wytykają palcami. Gdybym był piłkusem, ja mi dami, 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 dami. Wszyscy by mnie znali. Ja bi dami, 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 dami. A nauczyciele się kłaniali. Jak ja bi, i wokół by mnie tu szanowali. Podziwiali, aj, aj, aj. Miałbym rękę na powitanie dał i na herbatkę do dyrektora wpadałbym, jeśli bym chciał. A on zawsze czas by dla mnie miał. Gdybym był prymusem, ja mi dami, 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 dami. To po szkole z wielkim pani muszem, tu nie chodziłbym jak bał.
się ktoś kręci, tak? Zaraz łupo komuś dam. Niby ludzie z nich dorośli, a z głupoty nie wyrośli. O nie, nie, ty mój chłopczyku. Ze mną nie martwi, kumiku. Już was wcześniej ostrzegałam. No i wcale nie kłamałam. Już na ciebie przyszedł czas. Ten to uczeń żegna was. Szalała, za uszy wytargała. A ja już nie będę, a ja już nie będę. O litość bardzo proszę. A ja już nie będę, a ja już nie będę. O litość bardzo proszę. Ja nie jestem człowiek srogi, tylko mnie łapnie za nogi. No, więc dobrze, maturzysto, pędź do ławki, byle bystro. Znowu litość wzięła górę. Ja bym mu przetrzepał skórę. Ach, niewdzięczni ci uczniowie, mają całkiem pusto w głowie. Ale bez nich nasze życie jak kulisy bez pokrycia. Czasem psocą, rozrabiają, ale słabe serca mają. Może któryś z wychowanków stanie się prezesem banku? Albo prezydentem będzie? Zasiądzie gdzieś w urzędzie? Tak, może nie dobra sprawa. Na nie szkoła, to zabawa. To mnie zaskoczyłaś. Bez ciągawek się obyłaś. Tak, to prawda. Co tu kryć? Przed maturą trzeba ryć. Marzę o Politechnice. Tylko co na to rodzice? Ja, że jestem bardzo śliczna, no i bardzo apetyczna, znajdę męża bogatego, no i wieku podeszłego. Będę często pić martini, no i chodzić tylko w mini. Każdy będzie mnie podziwiał, mąż mi będzie kwiaty zrywał. I ty myślisz swoją głową? Będziesz piła nałogowo. Liczko zwiewnie niczym kwiat, a twój mąż ucieknie w świat. Szkoła jest dziś najważniejsza, no a wiedza najpiękniejsza. Ja już nie wiem, co robić mam. Ale my wiemy! Nie wiem, czy ja tę maturę znam. Nie chcę już siedzieć. Chcę mi się pić. Jeszcze sekundę i będę wyć. Hej, aż stary, tylko nie pęka. Zaraz jest koniec. Moja w tym ręka. No, moi drodzy. Koniec matury. Przy mnie składajcie te swoje bzdury.
Ja już was żegnam, więc do widzenia. A te matury to do sprawdzenia. Ale bzdury, faktycznie. Oczywiście. A nie mówiłem? No, no, kolego, brawo, wiszuję. Za rok do matury to już wykonuję. Uczyć następne pokolenie, a każdy z nas odejdzie w swoją stronę. Z biegiem czasu ulegnie zapewne zapomnieniu wiele wypowiedzianych i usłyszanych tu słów i przeżytych wrażeń. Ludzka pamięć jest bowiem zawodna, ale jest takie miejsce, do którego czas nie ma dostępu. To ludzkie serce. W nim bowiem przechowywane są ludzkie uczucia. Zarówno te, które okazujemy innym, jak i te nam okazane. W nim swój ślad pozostawia każda dobroć, jakiej doświadczyliśmy. Zatrzeć mogą się daty, miejsca i okoliczności, ale serce zachowa ślad tej dobroci. Najtwardszy z tych śladów w ciągu lat spędzonych w Milanowie zostawi w sercach klasy 4B właśnie pani profesor. Dobro, jakie nam pani wyświadczyła, wyrażało się nie tylko w trudzie przekazania nam wiedzy. Była to też matczyna troska o wszystkie nasze sprawy, również te pozaszkolne. Było to nie tylko organizowanie dla nas wycieczek, ale i wspólne przeżywanie z nami wszystkich naszych radości i trosk. Była to również umiejętność znalezienia ciepłych słów, uśmiechu, nawet w trudnej sytuacji. Była to również krytyka, która przecież wynika z troski o młodego człowieka, z chęci wyprowadzenia go z błędu. Wiem, że nie zawsze potrafiliśmy, wiem, że ze swej strony nie zawsze potrafiliśmy właściwie odwdzięczyć się pani profesor. Czasami za dobro płaciliśmy lenistwem i złym zachowaniem. Za każdą wyrządzoną krzywdę serdecznie przepraszamy. Jednocześnie tym bardziej jesteśmy wdzięczni za okazaną nam cierpliwość i wyrozumiałość. Dobro uczynione drugiemu człowiekowi nie znika gdzieś jak powiew wiatru, lecz zatacza coraz szersze kręgi, jak woda, gdy wrzucimy do niej kamień. Dlatego wierzę, że to ziarno, jakie zasiała w nas pani, zakiełkuje, wyda owoce i sprawi, iż będziemy lepsi dla innych. Na koniec życzę, by to, co pani profesor dla nas zrobiła, wróciło jak te kręgi wody do pani i przyniosło szczęście i zdrowie na długie lata życia. A teraz rozstrzygnięcie konkursu na królową klasy 4B. Została pani profesor Teresa Bożyn.
czy to jawa jest? Czy jaśnie podajesz mi swą dłoń? Świat poezji, skąd prowadzasz mnie? Słyszę twój głos, słyszę cichy oddech twój. Mówisz mi głos i prowadzisz mnie. Królową bądź, tylko mą. Ja zostawię mnie nie o to, proszę, poszukasz raz, jeden raz. Królową mą. Królową bądź, tylko mą. Wiary serce ma, ty będziesz damą, bądź chociaż raz, jeden raz. Królową mą. I prowadzisz mnie. Królową mą, tylko mą. Ja zostawię mnie nie odkąd, proszę, bądź chociaż raz, jeden raz. Królową mą, królową mą, tylko mą. Wiary chcę, że na ty będziesz znała, bądź chociaż raz, jeden raz. Królową mą. Wywołano to, chciałabym w imieniu wszystkich wychowawców, wszystkich trzech wychowawczych, bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczniom znajdującym się na sali za te wszystkie ciepłe słowa, jakie dzisiaj usłyszałyśmy. One na pewno będą nam pomocne w naszej dalszej pracy. Dziękujemy wam serdecznie. Wszystko wiem, przestań się z tobą.
zapraszamy do dalszej zabawy. Jeszcze dwie!
You make me so glad.
Podnosimy ręce, kureska, czemy i głośno! Stoni, żela to Pani Duna, z tych łaza gada, na puszczarza, na rozdobie się stawi. Teraz sami! Stoni, głośniej! Trzeba koń na biegunę! Żyja się w losy, puśćmy na losu, każdy powinien La 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 la
Wymiernymy na di, ha ha na na. Ambara bukane la, sha la la la. Wymiernymy na di, ha ha na na. Ambara bukane la, sha la la la. Wena na mina, ha ha na na. Ambara bukane la, sha la la la. Wena na mina, ha ha na na. Ambara bukane la, sha la la la. Hey, what you doing da? Tumu ha ha na na. Wakilidi, 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 thank you.